Te punkty życia broni, no to nie jest, już w tej chwili z upiorem nie będziemy walczyć, a zatem 11 punktów, 11 tur znaczy się, to jest jeszcze dosyć daleko. No, to polećmy tutaj. 2,5 gwiazdki, jeśli chodzi o poziom trudności. 10 soli, to myślę, że jeszcze jedną planetę gdzieś tam góry, no. Jeszcze jedną planetę gdzieś sobie zwiedzimy. O! No ale skończyliśmy nasze badania. Mamy 30 tysięcy kasy. To jest na maksa. Wydajność silnika. Rafinacja. I większa ilość zasobów. No w tej chwili te koszty już zaczynają być śmieszne. To jest dobre. Zaawansowane naprawy. Zwiększa ilość punktów życia przywracanych przez ekipę naprawczą. To jest chyba o broń chodzi. I tutaj kogoś musimy wrzucić. Może tego speca od majsterkowania. A tego drugiego, skoro mamy tutaj możliwość odczekania. Ale moment, już mieliśmy budować broń. Już ją mamy. A naszego speca wrzucimy tu. Pokaż kotku, co masz w środku. Zobaczymy, jaką on ma dodatkową umiejętność. Teraz tak, tutaj jest krowa mu. A to wymienimy na tą broń. Dzięki czemu pozyskamy troszkę kasy. Mistrz stworzenia domku. No to jest gościu, który... Znaczy nie gościu, tylko postać, która jest wykorzystywana raczej do tworzenia broni, nie do tego. Sprawdźmy te umiejętności, bo właśnie coś to powoduje, że ta broń mniej zużywa, załoga. O 5% obniża obrażenia otrzymywane przez wszystkie typy broni. O! I ją trzeba będzie szkolić w tym zakresie. To jest dobre. W każdej turze przywraca 4% maksymalnej punktów liczby życia. To też jest bardzo dobre. Plus 5% ataku broni wszystkich typów. Bardzo dobre. I drugi oddech. 15% szans na to, że jeżeli nam zniszczą broń, to my ją zachowamy z jednym punktem życia. No, to jest, ta Spoofy jest naprawdę specem od walki. No, nie ukrywajmy, jest bardzo, bardzo dobra. Nad nią trzeba będzie się pochylić. Miau! I eksploracja. Zobaczmy jeszcze podróż, gdzie my teraz jesteśmy. Jesteśmy na planecie Urynon. No to wracamy i sprawdzimy, co tu nam wróg szykował. No, mamy właśnie naszą broń, która nam pozwoli nieco więcej zarobić. 15 tysięcy kasy, myślę, że to się najzupełniej w świecie będzie opłacało. No i... Kryzysowa sytuacja. Cassie, w naszą stronę leci meteor. Co robimy? Ostatnio żeśmy podnieśli odsłony, co spowodowało, żeśmy nieco oberwali. To możemy się albo schylić, znaczy schylić się, albo polecieć w górę, albo się schylić w dół. Spróbujmy w dół. Statek ostro nurkuje, meteor przelatuje nad nim, nie wyrządzając żadnych szkód. Nie trafił! Do góry, do góry! Dziewczynom udaje się poderwać statek i uniknąć zderzenia z kolejną skałą. No, czyli tak naprawdę to była dobra decyzja. To ja myślę, że one są tak jakby losowe, jak z tymi kablami. Pomagaliśmy ludziom przecinać. Oni mają specjalną broń, chcę ją zdobyć. Pewnie nie topesz, tak? Tu jest nie topesz. Tu jest coś nowego. A, to męczenie. 700 punktów. No, skubany ma... O, i ma atak niezły. To tak, myślę, że osłonę walniemy na tą broń, ponieważ ona daje nam największy zysk. Złodziej skrobi. To zadaje 150 do 180 punktów ataku. A zatem jak strzeli kilka razy, to myślę, że tak po 10 strzałach te półtorej tysiąca, 2000... No 2000 może nie, bo się nie przemnoży. 1500 mamy w ręku. Teraz tak, co by tu najpierw? Oznacza cel, czy zwiększa zadawane obrażenia. Chyba standardowo. Najpierw zrobimy fikołka. No i mamy chyba teraz dwie czy trzy, jak to jest liczone? Trzy tury. Mamy trzy kolejne tury liczone właśnie z tą. Kiedy mamy większą szansę na to, że... Czemu ona jest taka wyszerzona? Chyba dlatego, że jej nie możemy użyć bez 3 punktów. I to jest nasza najsilniejsza broń. Ale książę złodziei daje kasę. No teraz jest zagadka, co robić. No później doprawimy tym księciem. Och, pudło, niedobrze. Tego nie przewidziałem. Czyli w krowę. 8 punktów.
Raz tu. Tutaj jest większa szansa na to, że oślepimy gości, tam zmniejszymy ich parametry. No, zmniejszyliśmy tutaj tej broni atak. Mamy 9 tur. No niestety brakuje nam jednego punkcika, żebyśmy mogli wystrzelić ze wszystkiego, co mamy. A zatem raz z naszej najsilniejszej broni, raz z tej, żeby podbić wroga parametry, i rzeczywiście się da. Udało się. No, raz spudłował. Oznaczenie celu, gdzie to wylądowało? Chybił. To właśnie ta broń, którą chybił. To ma 196, czyli teoretycznie ta broń to zniszczy. 8 punktów, czyli możemy w tym wypadku też z dwóch grzebnąć. Raz i dwa. No to ognia. Tamtą rozwaliliśmy. No i leci. O, ten męczennik, kurde, jest dobry jednak. Z tym, że za każdym razem trzeba go produkować. To tak. Czy dobry? Ale to by oznaczało, że możemy mu w tej chwili sięgnąć ze wszystkiego i to będzie jego koniec. No i tak jak mówiłem, broni nie ma. Kurcz nam 3000 skrobi operuje. Bierzemy i sobie odlatujemy. Ile tam było? 3, 4, 5 kap. Co oni tu mają? Właściwie... O, to jest coś nowego. Płoń maleńki, płoń. Poziom 5. Railgun. I potrafi podpalać, czyli Railguna chyba najpierw przewalimy. Ponieważ on pozwala się przebijać przez osłony. 7 punktów. No to znamy procedurę. Beczka. A reszta idzie cel. 3 punkty. Tym by się przydało przewalić. Dorobić? Chyba nie. Najpierw zwiększymy zadawane obrażenia. Chciałem tego cały czas strzelać, żeby to było. O, pudło. Znowu tak samo się zaczyna. Podpalenie. Utrata 4% maksymalnych punktów życia na turę. Nakłada się maksymalnie 5 razy na 4 turę. Niedobrze. Mamy 8 punktów. Co by nas tu mistrz już dalej nie podpalał. No i druga broń się biła. Na szczęście to spowodowało, że ci troszkę gorzej strzelają. No, dalej się palimy. Teraz co ta broń ma, jeśli chodzi o umiejętności? Właściwie to nie jest taka zła broń. Zrezygnujemy na razie z tego złodzieja skrobi, musimy zniszczyć przeciwnika. Tym to będziemy po prostu dobijać później. Zmniejszony atak w celu. No i fajnie, jedna chybiła. 167, czyli teoretycznie jeden strzał z tego wystarczy, a ponieważ mamy tutaj dwie bronie, to co tu jest? Oślepienie. Najpierw tą broń, która ma oślepienie. Chyba się skończyła nasza beczka, ale niestety musimy czekać, czy się odnowi. No i jest, poszła jednak do kosza. Gdzie ten się uparł na to. 259, czyli teoretycznie jeden strzał tutaj wystarczy. A w praktyce odłamkami, jakie zerwie, teraz są. No i dostał. To jest 84 punkty. Tak, mamy 10 punktów. Raz mu w kadłub. 84. Dobra, wszystkim co mamy grzejemy w kadłub. No i po gościu. 2500 skrobi, bierzemy. Bliżej 5 punktów życia ze swoim co przelot. Podręcznik sztuk walki. Czy coś ciekawego znajdziemy teraz? Myślę, że nie. Będziemy zbierać kapustę na jakieś silniejsze komponenty statku. Mamy naszego księcia złodziei, którego i tak naprawdę rzadko kiedy używamy. Kryzysowa sytuacja. Meteor. Bo teraz możemy odbić w prawo, w lewo albo złapać się czegoś. Bierzemy w lewo. Dorwaliśmy. Dorwaliśmy meteor na nasz kadłub. I kwasowy ogórek.
7 punktów. No, myślę, że najpierw beczka. O, coś nowego jest. Co tu mam takiego dziwnego? Kufer z niespodzianką. Zdolność źródło wszelkiego zła. Negatywne efekty zadaje. No teraz silniejsza te bronie. 3 punkty. No, grzejemy z tego. Zmniejszony atak, obrona i celność. O, co to jest? Matro. 50% szans na ufortyfikowanie każdej części statku. No i gościu sobie właśnie wzmocni. No nic, mamy 8 punktów. Kradniemy. Myślę, że nie. Spróbujemy obniżyć jego celność i inne parametry. O, zmniejszyliśmy nieco jego atak. No i ta broń jest prawie, że zniszczona. Myślę, że kolejna salwa spowoduje, że już... Teraz tak, setka zostanie. Z dwóch broni nie możemy strzelić. Złodziej skrobi. No nic, spróbujemy. To przynajmniej działa w ten sposób, że resztę też oberwie. 281, 264. No, może mu się udać przeżyć. Nie udało. Tutaj nieźle się to. Przerzucamy zatem osłonę na tą broń, ponieważ ona zostanie za chwilę zniszczona, jeśli tego nie zrobimy. Teraz tak, to opancerzenie jest 78, a to ma 6622. Wiele celów, a to jest wszystkie cele. Spróbujemy to zniszczyć. Zniszczona pozostała ta broń. 495 punktów. Ja teraz wszystkich... Nie, możemy wszystkie użyć. Akurat jest na styku. Generator jest jednak zesłany. Poszło. 3000 zrobi dla nas, przytuliliśmy trochę kasy. Znowu 5 kapli. Koniec eksploracji. Ładownia troszkę się nam zapełniła. Mamy 3 nowe jednostki broni. Wybuchowe. O, poziom 6. Poziom 5 i poziom 5. No, widzę, że coraz więcej tych surowców dostajemy. 18 tysięcy skrobi. No. Walka z tym księciem złodziei jest jednak bardzo dobra. Szkoda, że broni nie możemy ulepszyć. Raz jeszcze eksploracja. Ci dwaj się szkolą. Znaczy, dwaj szkolą. Jeden znajduje, drugi się szkoli. Jeśli chodzi o paliwo, to mamy już wystarczającą ilość. Super grzyby. O, tego nie było. Coś mi mówi, że nie powinnam tego jeść, mówi Fej, wchodząc na mostek. Fej podejrzliwie przygląda się Cassie śliniący się nad jaskrawo ubarwionym grzybem z białymi i zielonymi kropkami na kapeluszu. Co? Jak coś tak pięknego mogło być niejadalne? Przecież od razu widać, że będzie przepyszny. Te kolory do mnie śpiewają, Fej. Śpiewają, zjedz mnie, ha, ha, ha. Wyobrażasz to sobie, Fej? Śpiewające grzyby, to by było coś. Zaalarmowany zachowaniem siostry Fej rozgląda się po... Fej rozgląda się po pomieszczeniu i znajduje mnóstwo niedojedzonych nóżek grzybów rozrzuconych na podłodze. Gdzie je znalazłaś? Na pulwę, ile ich zjadłaś? Sama nie wiem. Wcześniej był tu ktoś, żeby naprawić kanalizację i zostawił torbę pełną tych grzybów. Zjadłam, czy ja wiem? 8? Ale ten jest specjalny i taki piękny. Fej zamyka oczy i bierze głęboki oddech. No i teraz tak. Odłóż mi to natychmiast. Poczekaj chwilę, muszę to nagrać. Albo masz więcej? Myślę, że niech to lepiej odłoży, bo nigdy nie wiadomo, jak jest z grzybami. Fej spogląda surowo na Cassie po tym, jak się na nią wydarła. Zaskoczona nagłym wybuchem siostry Cassie posłusznie odkłada grzyba na białe i zielone kropki. Sytuację wykorzystuje kosmiczny kot, który wyskakuje ze swojego kociego posłania i rzuca się na grzyba jak zawodowy koć Sherlock. Cassie i Fej przyglądają się temu z przerażeniem. Cassie zaczyna ścigać kota po całym mostku. Spokojnie, Fej, mam wszystko pod kontrolą! Niezwykła jak na spasionego kota zwinność pupila i grzybowe oszołomienie Cassie sprawiają, że po chwili mostek przypomina powojowisko. Fej przygląda się, jak Cassie i kot wpadają na pozostałych członków załogi.
zrzucają na ziemię zapasowe części, psują broń i wybiegają z mostka w kierunku tylnej części statku. Fej dyszy z ciekłości, zabierając się za sprzątanie bałaganu. Minus 1155 skrobi. No i mamy w tej chwili znowu marchewkę. Czym jest ta zielona broń? Środek czyszczący. Usuwa ze statku wszystkie negatywne efekty. No myślę, że tu jest książę złodziei poziom 5, a u nas na statku poziom 4. 150-184. No, zaczyna być etap. Poziom 5. Ogłuszacz. Myślę, że najpierw zajmiemy się ogłuszaczem. Tym bardziej, że... Moment, ale najpierw jednak nie ogłuszacz, tylko beczka. Z jednej strony beczka tak na pierwszy rzut jest trochę wydaniem pieniędzy, wyrzuceniem tak na pieniędzy w błoto, ponieważ nie ze wszystkich broni mogą strzelać. No ale cóż, no to tak, grzejemy z broni numer 1. No i pięknie poszło. O, ten spróbował trafić akurat w osłonę. 143, no to strzał z tej broni to zlikwiduje na pewno. Osiem punktów z dwóch broni możemy strzelić. No nic, upewnijmy się jednak, że to rozwalimy. Kolejny w ataku jest książę złodziei. Moment, to strzelamy wszystkie bronie, wszystkie cele. A to tylko jeden. No i sobie gościu bierze tą kasę, nam to nie jest, że tak powiem, za bardzo potrzebne. Grzejemy z tej najsilniejszej broni. Ładnie poszło. To gdzie teraz? Przerzucimy się na broń numer 3 ze słoną. Choć właściwie zostawmy jednak... Nie, no bronię. Teraz tak, z tego tu i z tego tu. No, ładnie go przystaliśmy. Ale my też nieźle kadłub żeśmy odebrali, ale to już tylko ostatni strzał był. No, żegnamy go, mamy 2,5 skrobi za to, że pozwoliliśmy mu uciec. I znowu 4000 z hakiem, prawie 5. Napaść. Ręce do góry albo strzelamy. Oddajcie nam swoje zasoby. Cassie i Faye podnoszą ręce do góry i przyglądają się dwóm ziemniakom mierzącym do nich blasterów. Spoglądają na siebie, zastanawiając się, co powinny zrobić. No i teraz tak, albo oddamy zasoby. Albo się ukryjemy i nie sprzedamy skóry tanio. Spróbujmy. Oj, skubańcy trafili na szkadłub, minus 600 punktów. Cassie i Faye chowają się za śmietnikiem, wyciągają swoje blastery i zaczynają strzelać do napastników. Złodzieje odpowiadają ogniem, ale w końcu uciekają. Skopaliśmy wam bulwy, żeby was więcej nie widziała! O nie, trafili w nasz statek i uszkodzili kadłub. No i połowę punktów życia pożegnaliśmy. Sojowy pancerny krążownik, a my mamy tylko 470 punktów, czyli nas z pewnością na kadłub musimy się przerzucić, jeśli chodzi o obronę. Tu jest podpalacz. To jest pewnie Railgun, tak? Przebija osłony, no nie. Czyli musimy zniszczyć najpierw ten cel. 7 punktów. Myślę, że beczkę zostawimy na drugą turę. Na razie wykorzystamy całość, które mamy, jeśli chodzi. Kurczę, papi była, no. Tak być nie może. Ten już ma 7 punktów, czyli strzeli pewnie z dwóch broni. 4, 5. No nie, z dwóch strzeli, z jednej przestrzeni. To my dalej to samo. Tym razem się udało. Tamten zrobił opancerzenie. Mamy w tej chwili 11 punktów, czyli w tej chwili zrobimy beczkę, ponieważ on za chwilę będziemy strzelać z broni. Czyli musi mieć 10 punktów, a tak już grzmotny z dwóch. No i teraz 7 punktów, co nam pozwoli strzelić z... No i z mutagena też walniemy.
Kurczę, pudło. Na szczęście poszedłeś w inne jednostki. To trochę oberwała. To podpalenie musimy skasować. 6 punktów. No tak powiem, że nie za bardzo jest w strzelać. No, to było bardzo dobre. Ale wróg też nieźle wali. 200 i 300. To myślę, że najpierw od tego zaczniemy. To pancerzenie tak za bardzo mnie nie boli, najwyżej po prostu będzie mieć silniejszą broń, silniejszy pancerz. Nie ma mowy, żeby to przeżył. Przynajmniej jeśli chodzi o tą broń. Zniszczona. No i teraz to pancerzenie. No i po drugiej broni to będzie koniec. Właśnie też koniec eksploracji. 2500 bierzemy. Jednak te naprawianie broni to bardzo dobra umiejętność. Atak obniżony, ciekawe czemu. Czy to się przenosi z tych poprzednich? Tu jest coś. A już był kiedyś ten ssacz. Ssacz mnie mało interesuje, natomiast te wyrzutniki groszku jak najbardziej. Kurde, 200 punktów, przecież to nas jak grzmotnie nas wyczyści momentalnie. Cztery punkty. On ma 5 punktów, tak. Raz zwalnimy z tego. Raz tak. Obniżenie ataku obrony celności na 3 tury. Ale tu jest blokowane przez osłony. Czyli lepiej strzelić z broni numer 1. 4 punkty. I strzelmy w tej groszek. Ten groszek może się zdać. Spadł mu nieco atak. Ale nadal trafił. 212 punktów. A ja z kolei nie mogę się... 7 punktów. Ile on to? 4. 5. 4. Czyli jeszcze zostawimy broń nieosłoniętą, żeby sobie raz z groszku walnął. Choć właściwie... Jeden strzał, kurczę, z tego spowoduje, że mi zniszczy tą broń. No dobra, raz z tym zaryzykujemy z zabudem. 202 punkty, czyli teoretycznie strzelając to z tej broni zniszczymy ją. Ale pasowało, żebyśmy się upewnili strzelając jeszcze z tego, żeby bronią odłamkową mu dopiec. Zniszczony. No i opłaciło się, ponieważ gościu w tej chwili nas nie trafił. Mamy 10 punktów, czyli wszystkie bronie w tym momencie możemy wykorzystać. I rzecz jasna, to właśnie zrobimy. No i fajnie, zniszczyliśmy go broń. Sacz też jest niezły, no. Trzeba jednak teraz podbić parametry naszych broni, ponieważ na chwilę obecną nie strzelimy w tył. Zamiast złodzieja użyjemy tego. Czyli jak to jest 168, a on mi zadaje ponad 200. No i nic. Chyba trzeba będzie tak zrobić. No i skubaniec teraz można tą broń zniszczyć. Ale nie trafi. No to teraz nie ma mowy, żebyśmy to nie robili. No i to jest koniec. To jest chyba koniec eksploracji, bo jeżeli spotkamy jeszcze jeden statek, to będziemy musieli się niestety stąd wynosić. Jeszcze coś? Cudowny skarbów blask. Kosmiczny wyzolot muska powierzchnią oceanu, przelatując nad archipelagiem. Wśród błękitnego przestworu Cassie dostrzega wrak statku, a właściwie połowę wraku statku. Zniszczona piracka galera leży uwięziona wśród postrzępionych skał rafy koralowej, wystającej ponad taflę wody. Przepraszam. Zamyślona Faye spogląda na Cassie. Moglibyśmy znaleźć na tym wraku coś przydatnego. Choć może się okazać, że nie będzie to warte straconego czasu czy kończyn. Jak uważasz? No i są trzy opcje. To wrak pirackiego statku, Faye. Na pewno są nam jakieś skarby. Idziemy. Fajnie byłoby zachować kończyny, ale spróbujmy. Na tym statku zginęły warzywa, Faye. Lepiej zostawmy go w spokoju. Tylko teraz jak nam sieknie i nam zabierze za dużo energii... No dobra, raz pominiemy. Możemy zginąć. Szkoda. Przydałby się nam dodatkowy materiał do wzmocnienia K2.
ale masz rację. Choć i tak szkoda. Cassie i Faye spuszczają głowę i po chwili ciszy odlatują, pozostawiając nietniętą galerę. Wrak rozświetla delikatna poświata, która po chwili niknie wśród fal. No, gdybyśmy mieli więcej pancerza, myślę, że warto byłoby zaryzykować. No, nasza ładownia powoli się zapełnia. 15 tysięcy skrobi. No, powoli jesteśmy jak tacy magnaci, czy też burżuje. Tylko w tym wypadku musimy jeszcze wrócić, naprawić. Skaczemy tutaj. Przy okazji zobaczymy, co tam jest, jeśli chodzi o... No, 47 tysięcy mamy. Nieźle. Jeszcze nie skoczyliśmy galaktyki, że tak powiem. No i tak, sala treningowa. 5% szans na stworzenie lepszej broni falowej. Zwiększa ilość punktów życia przywracane przez ekipę naprawczą do 20%. No, to jest właśnie fajne, a teraz zobaczmy, kogo my to możemy zrekrutować. Więc tak. Broń to, nie? Opiekun. To jest dobre. To jest dobre. Myślę, że weźmiemy sobie tego. Zmniejszenie obrażeń. To i ciekawe, co on tam jeszcze ma w sobie. Myślę, że wrzucimy go tutaj do sali szkoleniowej. Nasz nowy nabytek. Jak się nazywa? Spec od przetrwania. O. Mac Skellington. Opiekun poziom pierwszy, drugi oddech poziom pierwszy, no i sala treningowa, no i wiadomo co. Szkolimy gościa. Tutaj jeszcze ile? Jedna sola została, jeśli chodzi o badania? Tak, jedna sola i będzie w porządku, będzie komplet. Teraz tak, czy możemy jakąś broń wytworzyć? Nasz specjalista od broni jest tu, tu jest nasz zapasowy. Kupować coś tutaj? Chyba się nie opyla. Baterie mieszkalne sobie kupimy. Skoro mam masę kasy, czemu nie? Lepsze generatory. Nie no, zostawimy to już po prostu do kolejnej tury. Tu jest ciekawe. Natychmiastowe zwiększenie poziomu zdolności 3. 11 tysięcy. Możemy kilku jednocześnie szkolić. Laboratorium. Myślę, że zostawimy już sobie tą kasę, już nie będziemy szaleć. Teraz tak, dokąd teraz? 7 soli nam zostało, czyli już powoli, powoli będziemy kończyć. Raz, eksploracja 2, eksploracja 3, powrót 4, 5, 6, 7. Myślę, że tak moglibyśmy zrobić. Witaj na planecie Eurynol. No i wynaleźliśmy zaawansowane naprawy. Myślę, że jeśli chodzi o naprawy, to pasowałoby jeszcze się tu tym zająć. Ekipa naprawcza już jest na max. Tylko jedną rzecz zastanawia. Czemu tutaj w przeglądzie, jak patrzymy na naukę, nie skarby, gdzie była nauka? Ulepszenia. O, tu są badania. A. To też idzie w bok. Tak, kasa nigdzie nie pójdzie już. Mentalna odporność też nie. Natomiast to widzę, że mogę. Prawo. Tutaj też. A, paliwo. Osłony. I naprawy. No naprawy chyba to jest już ostatni element, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić. Tylko czemu w pełni opanowane? Czy ja muszę zakupić lepsze laboratorium? No, sprawdzimy to następnym razem. Na razie chyba coś podbijemy. Więcej zdobywanych surowców. Czy jakaś broń? Książę złodziei, wyższy poziom.
Paliwo mnie mało interesuje. Railgun jest ciekawą rzeczą. No to jest poziom 6. No i tak naprawdę książę złodziei, możemy go wymienić. Istnieje po prostu większa szansa, że będzie, znaczy więcej kasy będziemy zarabiać, będzie miał większy wygar, większy atak. No to sprawdzamy, co kryje jeszcze planeta. Ognia. Znaczy ognia, start. Kto nas przywita? Potrzebna pomoc. Gościu znowu chce trochę zasoby. 23 rudy. No tej rudy nie mamy na zbyt dużo. Zobaczymy, co daje taksówka. Kurczę, no. Za nasze poleciał i tyle. Dobra, taksówek nie, taksówek nie. Co to jest? Jest podpalacz. Jest oślepiacz. Pięć punktów. 7 punktów to oznaczało, że my z dwóch możemy strzelić. Spróbujemy z tym podpalaczem. Co to da? No, oślepienie chyba nie zadziałało. Chyba nie. 200, czyli tak, raz z tego... 5 punktów. No i raz z tego. Dobra, jedna broń mniej. Te nasze krowie wymiono trochę obrywa. Potem przenieśmy osłony na nie. I tak, 9 punktów. Dwie bronie już strzelają. No, to beczkę zrobimy, to powinno być chyba tura wcześniej, no ale nie ma po prostu aż tak źle, ponieważ wykorzystaliśmy to na zniszczenie tej drugiej broni. 5 punktów. 5 energii. To może tak... Niezłe uderzenie. 2 punkty zostaną, to bardziej odpalimy. Oj, książę złodzieje oberwał. 300. Czyli strzały z tych dwóch broni powinny go rozwalić. Tym bardziej jeszcze doprawiamy trzecią zbrojnę. Rozwaliły. I właściwie, jak to miało 200 coś, tak przesadziliśmy chyba z tym atakiem. Wszystko co mamy, no i następna zbyta skonała. A, jeszcze nie. Tym razem z pewnością. Bierzemy kasę, lecimy dalej. 2,125. No, doraźny krążownik i jakiś nowy typ broń. Co to jest? Okrzyk bojowy. Pocisk rozpryskowy, zdolność, inspirowanie, 20% szans na wzmocnienie każdej broni. Ile to w ogóle ma? To wymaga 3 ładunków, to 5, to też 5, czyli żeby grzmotnął z 2, to 5 plus 3, 8 punktów minimum. To jeszcze możemy zaczekać. Chyba warto jednak przerzucić się na tego neutralizatora. Usuwa losowy pozytywny efekt, a to... samo. To zamiast wzmocnienia może najpierw tym się zajmiemy. Rozprysk, a to jest wiele celów. Nad tym najpierw się skupimy. Zróbmy tak. To obniży parametry jego broni. 8 punktów, czyli tak jak zawsze, pierwsza i trzecia z broni. Ciekawe, tylko z jednej strzeli. To my teraz robimy beczkę. No i pozostało nam zwiększenie tej jednostki broni. Ta ma 300, to 78, to ma 82, niewiele więcej. Mamy 5 punktów, no tak w sumie nieciekawie, ale spróbujmy.
zmniejszyliśmy jego parametry, przynajmniej nieco. 212. Teoretycznie ta broń wystarczy, bo to jest do 214, ale w praktyce jednak nie. Mamy tu załatki. Tak, mamy zrobić swoje. No to możemy już go pożegnać. 3000, bierzemy te 3000, nie będziemy po prostu marnować swojego kawuła. No i znowu Oguras. Tylko tak, co to Oguras ma? Nietoperz, jeden cel. Męczennik, który potrafi strzelić z ofiary, oraz głuchowy ogień zaporowy. Można kiedy zniszczyć tą zaporówkę. 7 punktów. Teraz tak, 4, 3, 6. O, to ma 6 punktów. Najpierw się na tym koncentruję. Pudło. Raz tu, raz tu. Znowu pudło, ale przynajmniej spada jego celność. No, teoretycznie teraz mógłbym go rozwalić w tej serii. Tak się stało. 397, czyli trzech broni momentalnie powinno go rozwalić. Czy coś chybiło? Teraz tak, przełożymy to na broń numer 2, ponieważ on strzela do niej, a cała reszta jest zdrowa. Zlikwidowany. 3000 skrobi wpadło na nasz rachunek. O, ta broń się teraz nieźle leczy. Czy jednak bardzo warto było inwestować w to leczenie? Znowu cudowny skarb w blaskę. Wiemy, że jak zostawimy w spokoju, to nic nam to nie da. Tym bardziej, że teraz mam prawie 2000 wytrzymałości kadłuba, a zatem idziemy. Kessy spuszcza w dół, spuszczona na dół obrzęży, wchodzi na pokład wraku. Po chwili Fey spada z fotela wystraszona krzykiem Kessy dobiegającym z komunikatora. Fey, prawie mnie dorwało! Wciągaj mnie na górę! Szybko, szybko, szybko! Fey uderza w przełącznik wyciągarki. I Kessy szybuje w kierunku statku, wyrzucając z siebie ledwo słyszalną wiązkę przekleństw. Co cię prawie dorwało? O! Wrak rozpada się pod naporem macek próbujących złapać oddalającą się Kessy. Rozlega się przerażający ryk ogromnego krakena. Nie gap się tak, tylko strzelaj szybko, tylko strzelaj, dzisiaj na kolację kałamarnica! Krzyczy Kessy, wpadając na mostek i biegnąc w kierunku swojego fotela. Zyskaliśmy jedno oko krakena. O, akurat jakiś morski stwór. Leci na nas do broni. Co to jest? Gigantyczny kraken chce starnować swój statek. No to już wiemy, co to jest. No, troszkę go wkurzyła. Teraz tak, mamy 7 punktów. Skoro on będzie nas starał się staranować, to myślę, że zaczniemy od początku z beczką. Być może nie uda mu się nas trafić. No tutaj beczka ma jak najbardziej uzasadnienie. No i reszta grzeje. O, oberwaliśmy. Ale nasze osłony powinny to w pewien sposób rekompensować. To jest kompensować, nie rekompensować. Ten ma 2000. No to teraz pozostaje nam strzelać ze wszystkiego, co mamy. 5 punktów to może raz z tego. Och, raz chybiliśmy. Teraz tak. Ta broń ma 77 punktów wytrzymałości. Pasowałoby ją chronić. Ta ma 173, to jest też niezbyt wiele. To teraz tak. No to nie ma różnicy. Ze wszystkiego strzelamy. Kurde, cały czas chybiamy. No i niestety straciliśmy jedną z broni. Ta też jest prawie zniszczona. Zostało nam 3 punkty. To wymaga 4, to wymaga 1. Co robi zdrowaś Mario? Zżywa wszystkie ładunki i zadaje 10%, czyli jeśli on miał, jak on ma 2500 i to 10% zabiera, to gdybym miał 250, to wtedy moglibyśmy z tego skorzystać. Piękny strzał, 800 punktów.
No niestety straciliśmy jedną broń. I to tę, na której mi zależało, czyli te krowie wymiono. Jak nigdy dotąd. Zobacz, jaki nam urósł Chilimander, Fej. Mój teraz koszty Chilimanderuniu. Idziemy na spacerek. Casey spaceruje z Chilimanderem u boku, a Fej idzie za nimi zdegustowana. Naprawdę musisz do niego tak mówić? Ktoś się do nas zbliża. Hej ty, ja młody pyzek. Wyzywam cię na pojedynek pyromonów. Idź mój ratato. Ziemniaczany chłopiec w czerwonej czapce rzuca czerwoną kulkę, z której wyskakuje stworzenie przypominające szczura. Widząc to, Fej unosi brew. Casey zachwyca się nowym stworkiem do chwili, gdy ten atakuje jej Chilimandera. Co? Nikomu nie ujdzie na słuch atakowanie mojego Chilimandera. Chilimander, użyj. No i teraz tak. Zaatakował nas jakiś szczur, tak? Szczur może się bać ognia, coś mi się tak wydaje. Użyjmy zapłonu. Chilimander wypuszcza z paszczy potężny płomień, który odrzuca Ratato. Ratato traci przytomność. A masz, jestem mistrzynią pyromonów. Świetna robota, Chilimander. Ziemniaczany chłopiec przyjmuje do wiadomości porażkę, wypłaca Casey skrobię i ucieka z płaczem. Chilimander nagle zaczyna świecić, oślepiając Casey i Fej. Gdy światło znika, okazuje się, że Chilimander ewoluował w Capsi Meleona. Ła, rewelacja! 1800 skrobi na nasze konto. Niestety, jedna broń stracona. Dwie broń straciliśmy? No i dwóch członków załogi się załamało. No, mamy pewien zapas. Budujemy pewien zapas. To nam troszkę szyki pokrzyżowało. No i teraz tak, mamy już wytworzoną broń, ale nie mamy tak naprawdę kim walczyć na chwilę obecną. Najpierw Spoofy. Dwa sole pozostało. No i tak naprawdę możemy mieć dwie bronie. Książę Złodziej jest dobry. Wymieńmy ten, którego tutaj zainstalowaliśmy. Zawsze to ma niezłe strzelanie. Patroszyciel poziom 5. Co nam tam jeszcze zostało? Też poziom 3. No, troszkę nasze zdolności bojowe zostały teraz nieco osłabione. No i tak musimy poczekać minimum jeden sol. Mamy 1400 punktów, czyli połowę życia nam tu zżarło. Co robimy? Pięć soli, powrót... Nie będziemy czego kupować. Pomińmy jedno sol, żebyśmy odzyskali przynajmniej jednego członka załogi. Skończyliśmy trening, dlatego po prostu możemy już wykorzystać naszego speca od przetrwania. No i tutaj druga osoba się zajmie tym, a my niestety mamy zbyt mało tutaj tą komorę, której leczymy naszych zawodników.